Drodzy, temat, z którym się dzisiaj zmierzymy, no jest tematem dosyć trudnym, zwłaszcza tych, którzy pewne poglądy mają już od lat ukształtowane, może nawet się wychowali w określonym, jak gdyby określonej świadomości co do niektórych tematów z zakresu także religijnego. Więc drodzy Państwo, to, co chciałbym z serca przekazać, to, co znajduje się w Biblii, to, o czym mówił sam Pan Jezus, to, o czym mówili również apostołowie. Krótko mówiąc, będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z umarłymi po śmierci. Zatem umarli mówią śmierć, co dalej odwiedziny z zagrobu. Wrócę jeszcze na moment, to jest akurat zdjęcie z jawy, która się komuś tam ukazała w jakimś domu, zresztą świadomie wywołana, tym bardziej, że niektórzy potrafią i kogoś bliskiego wywołać, albo nawet i Elvisa Presleya, i Napoleona, rozmawiać z nim. Czy te praktyki mają swoją podstawę w nauce chrześcijańskiej, konkretnie w nauce Jezusa Chrystusa i nauce apostolskiej? Musimy się zmierzyć z pytaniem właśnie dotyczącym, czym jest duch. Według tych spirytystów, którzy, jak tu się cofnę na moment, wywołują duchy, duch jest według tego kierunku, tego spirytyzmu, jest to istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym. Zgodnie z tą doktryną, duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego. Duchy mogą manifestować się przez osobę żyjącą, czyli tak zwane medium, o czym mówiliśmy, zmieniając jej wygląd, a nawet wagę. Duchy mogą komunikować się w sposób widzialny poprzez dźwięki, dotyk, hałas, poruszenia przedmiotów, pismo, rysunek, muzykę itd. Natomiast, jak wiecie Państwo, mówiliśmy przy okazji tematu drugiego, czyli strategii zła, kto może być tym źródłem, który komunikuje się z nami. I tam właśnie podczas tego wykładu, w oparciu o Biblię, o wypowiedzi apostołów i nie tylko, staraliśmy się dowieść, że te istoty niejako, które się komunikują, to powiem delikatnie, niekoniecznie to są nasi bliscy na przykład, czy jacyś tam znajomi, ale po prostu szatan ma takie możliwości, może przeistaczać się w rozmaite postaci i może nas, ludzi, oszukiwać. I o tym Pan Jezus bardzo wyraźnie mówił, że szatan, ówcześnie Lucyfer, jeden z upadłych aniołów, on ma takie możliwości. Może przywdziać szatę wspaniałego anioła albo też kogoś bliskiego z naszej rodziny. Takie możliwości oczywiście ma. I spirytyści dokładnie w to wierzą. Za chwilę spróbujemy odczytać pewne fragmenty Biblii, ale najpierw ogólnie. Faktycznie, gdy patrzymy na śmierć, to we wszystkich kulturach, jakie spotkamy, można dowiedzieć się jednego, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, jakie książki na ten temat nie przeczytamy, to przebija w nich przede wszystkim jedna rzecz, to jest tęsknota za tymi, którzy odchodzą. Tak naprawdę, drodzy Państwo, każdy z nas by chciał zatrzymać każdą śmierć naszych bliskich, żeby nie odchodzili. Ale już jeśli odchodzą, to w różnych kulturach stworzono najrozmaitsze teorie na temat tego, co dzieje się po śmierci. I na przykład dotykamy tutaj Egiptu.
religia egipska zakładała, że po śmierci dalej istnieje życie ciała, duszy. Dla Egipcjan śmierć była jedynie stanem przejścia do innego świata. No, coś wiemy na ten temat. Wierzyli oni, że każdy człowiek ma tak zwane ba, czyli nieśmiertelną duszę, która miała cechy intelektualne, moralne, więc to byli oczywiście nie chrześcijanie, poganie. Oni sobie na pewnym etapie wymyślili coś takiego, co, jak powiedzieliśmy, wynika z naturalnego dążenia człowieka do życia w wieczności. Bo tak naprawdę, gdy patrzymy na naszych bliskich, kiedy po ich śmierci zostają, nie wiem, okulary, zostają jakieś rzeczy, które jeszcze nie uporządkowali, to wszystko jest na biurku, to wszystko jest gdzieś tam na łóżku leży. Niektórzy nawet nie chcą wchodzić do tego pomieszczenia, żeby zachować jak gdyby pamięć o tym kimś, kto zostawił tak rzeczy ułożone, dlatego że nie chcemy się pogodzić z jego odejściem. Więc ludzie rozmyślali, starali się wymyśleć coś, co jak gdyby uspokoi ich cierpienie. No i właśnie w Egipcie było podobnie. Zwłoki, szczególnie faraonów, kapłanów, ludzi bogatych, po śmierci balsamowano, owijano w delikatne paski materiału, następnie składano w sarkofagu. Na sarkofagach często były rozmaitego rodzaju malunki, a najczęściej malowano jakby twarz właśnie zmarłego. Ale co jest ciekawe, że wraz z mumią umieszczano na przykład papirusy z wypisanymi zaklęciami magicznymi, pewnymi formułami, które miały pomóc zmarłemu przejść do tego świata umarłych. Przed zabalsamowaniem ciała usuwano z niego wszelkie miękkie części, czyli mózg, wnętrzności. Następnie wypełniano różnymi ziołami, mirrą, wonnościami i to zaszywano. Do grobowca wkładano zmarłemu przedmioty, które on używał, a więc takiego codziennego użytku, ale także żywność i napoje. Więc po to, żeby mógł dalej spożywać, żeby ta niejako dusza tego człowieka dalej egzystowała w oparciu o takie prozaiczne rzeczy, których my doświadczamy na co dzień. Wkładano drogocenne meble, biżuterię, figurki przedstawiające niewolników. Wszystko to miało przydać się zmarłemu w przyszłym życiu. Nawet do dzisiaj są takie zwyczaje, że niektórzy zbierają się przy grobach, prawda, jedzą razem po to, żeby też dusze zmarłych mogły uczestniczyć w tej biesiadzie. Drodzy Państwo, dlaczego stawiamy nieraz świeczki ale w ogóle na grobach? Dlatego, że gdy cofniemy się trochę w historii naszego kraju, no to właśnie te świeczki miały jakby utorować drogę duszom, które schodzą na spotkanie z żywymi. A więc przenikanie się świata żywych ludzi z umarłymi było czymś takim normalnym. Nie tylko w Egipcie, ale także i w naszej kulturze. Po otwarciu słynnego grobowca Tutenchamona w komorze grobowej znalezione kompletne umeblowanie, złote naczynia, wozy, rydwany, a nawet łodzie. Prawdopodobnie Państwo wiecie, że kiedy faraon umierał, to przyboczna świta, kiedy on umarł, przepraszam, to i chowano go, to przyboczna świta razem musiała do tego grobowca wejść i umrzeć. Dlatego, że faraon umierał wraz ze swoimi doradcami, prawda, i z tymi, którzy wspomagali go w doczesnym życiu. Więc te rydwany, to wszystko, jak wierzono, będzie nadal użytkowane, że nadal będzie wykorzystywane. No, można by powiedzieć o pewnych jakby marzeniach tych ludzi. Popatrzmy teraz na nasz kraj. Ludzie
Aha, przepraszam, tak, jeszcze ludzie ubodzy natomiast nie byli gdzieś tam zamykani w jakichś grotach czy w specjalnych jakichś grobowcach, ale po prostu zagrzebywani byli w gorącym piasku. Składano ich do dołów w kształcie kwadratu, w pozycji najczęściej na boku i przykrywano kamieniami, zasypywano. Więc, no ale taki los był biednych marny i za życia, i po śmierci. Gdy mówimy o właśnie tutaj naszym regionie, gdzie wykształtował się nasz kraj, Polanie na przykład wierzyli w wielobóstwo. Mówimy to o czasach oczywiście pogańskich, wielu bogów. Największą czcią cieszył się Światowit. Miał cztery twarze, Bóg bogów, Pan świata. No i Słowianie wierzyli także w nieśmiertelną duszę, która po śmierci czeka kara albo nagroda. Tak jak niemalże w każdej kulturze. Ważny był kult zmarłych i wróżby. Zwłoki zmarłych czasem palono, czasami grzebano, prochy zbierano do urn i zakopywano. Polanie wierzyli w złe czary, uroki, przed którymi chroniono się zaklęciami, amuletami. Ale drodzy Państwo, popatrzcie, my mówimy o czasach zamierzchłych, starożytnych, ale przecież dzisiaj jest wciąż to aktualne. Bo jak komuś czarny kot przebiegnie przez drogę, to już on zatrzymuje samochód i wraca, prawda? Jeżeli ktoś idzie, to już tak młodzież często na egzamin maturalny, to stawia sobie jakiegoś misia, który co ma przynieść? No ma przynieść szczęście, tak? Jeżeli mamy trzynastkę znowu, jeżeli ta trzynastka jest w piątek, no to najgorsze rzeczy mogą się stać. Więc popatrzmy, my ludzie XXI wieku wierzymy wciąż w takie gusła, które nie mają właściwie podstaw bytu, choć czasami, gdy w coś wierzymy, to zaczynamy dostrzegać, że coś się gdzieś tam komuś zdarzyło, wypełniło i na tym budujemy nasze zaufanie do takich zjawisk. Wracamy do starożytnego Rzymu. Specjalnie, ponieważ musimy mieć świadomość, że Biblia była pisana też w tym rejonie i w tym mniej więcej okresie czasu. I to, co Biblia zawiera, jest no, jakimś odbiciem czy kontrodbiciem tego, w co wierzyli ludzie. Śmierć przez Rzymian nie była uważana za karę, za złe postępowanie. Bogowie na przykład rzymscy nie karali ludzi za to, że grzeszyli, jak to uważamy dzisiaj, ponieważ same te bóstwa uczestniczyły w pijaństwie, w ucztowaniu, w zdradach, walkach o władzę, kłamstwach, ponieważ nad ludzi nie ciążyła groźba wiecznego potępienia, wobec tego pobłażali swoim żądzom i zachciankom, że skoro bóstwa to robią, to i im nic też za to nie będzie. Były to, jak mówimy, takie hedonistyczne poglądy, które sprzyjały praktykom no, rozpusty, rozpasania i tak dalej. Więc taka była filozofia, takie były standardy jakby właśnie życia. Ludzie ubodzy nie traktowali ziemskiego bytu jako czasu zabawy i rozpusty. Dla nich to, co było doczesne, było nieustanną pracą, troską, zmartwieniami. To ci, którzy mieli pewną pozycję społeczną, no, ci mogli się bawić. Natomiast dla
ubogich, dopiero śmierć była ucieczką i w tym upatrywali czegoś, co będzie po tej drugiej stronie, dla nich miłe, przyjemne. Taki cytat w jednym z miejsc literatury można było przeczytać: wyrwałem się, uciekłem, żegnajcie fortuno, nadziejo, drwijcie teraz z innych. Czyli mnie to już nie dotyczy, ja uciekłem na drugą stronę, czyli krótko mówiąc, umarłem, więc to, co doczesne złe, dla mnie się skończyło. W epitafiach znajdujemy, w tych katakumbach chrześcijańskich, znajdujemy prośby o modlitwy, wstawiennictwo, ale także u starożytnych Rzymian. Więc widzimy tutaj taką korelację, że coś przeniknęło do teologii chrześcijańskiej, bo właśnie w tych miejscach, w tych grobowcach były prośby o wstawiennictwo do bogów, żeby się po śmierci wiodło. Może niektórzy chcieli też wierzyć w to, bo łatwiej jest właśnie wtedy pogodzić się z odejściem z tej ziemi. Więc stawiamy jakby pytanie, co się dzieje po śmierci. Popatrzmy na właśnie Biblię, na wypowiedzi Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament nie używa słowa nieśmiertelność ani razu, ponieważ Izraelici nie znali takiej idei, dopóki nie ulegli wpływom heleńskim w III i II wieku przed naszą erą. Dopiero wtedy zaczęły się problemy i modyfikacja poglądów, ale wcześniej i w Starym Testamencie w związku z tym nie ma tego pojęcia nieśmiertelność. Co w Piśmie Świętym znaczy słowo dusza? Więc spróbujmy się zmierzyć z pewnymi wypowiedziami i naszymi wyobrażeniami na temat tego, co dzieje się właśnie po śmierci. Słowo dusza jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa nefesh. Odpowiada z kolei greckiemu słowu psyche. Dlaczego mówimy tu grecki i hebrajski? Dlatego, że może jedno zdanie, drodzy Państwo, Stary Testament był napisany w języku hebrajskim, a Nowy Testament w głównej mierze napisany zdecydowanie, jakby w głównej mierze w języku greckim. I dlatego, ponieważ Biblia jest całością, więc czasami szukamy odpowiedników ze Starego Testamentu, które mają to samo znaczenie, ale użyte są w języku greckim, mają tylko inne określenie, ale pojęcie oznacza to samo lub zbliżone. Słowo dusza, więc w hebrajskim nefesh, w greckim psyche. Czy zwrot nefesh tłumaczony jest jako istota żywa w starych tłumaczeniach? Na przykład w przekładzie księdza Jakuba Wójka z 35 roku jest przetłumaczone jako dusza żyjąca. Tak? Dusza żyjąca. Drodzy Państwo, gdy sięgniemy do literatury chociażby polskiej, to czy w ogóle do pewnych annałów, że tak powiem, historycznych, to gdy na przykład dojeżdżało się do jakiejś wioski, prawda, to na tablicy było napisane, to jeszcze mój ojciec kiedyś mówił o tym, że jeszcze zaraz po wojnie na niektórych było napisane, że w tej wiosce żyje tyle i tyle dusz, prawda? Dusz, czyli konkretnie ludzi, żyjących istot, dusz. I często właśnie używano tego określenia. Popatrzmy, co mówi pierwsza księga, czyli Księga Rodzaju, czyli ta pierwsza księga w Biblii. Ukształtował Pan człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy człowiek stał się istotą żywą. Taki mamy opis stworzenia, czyli Bóg stwarza człowieka z prochu ziemi, Adama, człowiek, prawda? Popatrzmy,
jak naturalnie to wygląda. Nasze ciało składa się z tych samych substancji, jakim składa się Ziemia. Nie ulega wątpliwości. Dlatego mamy to sakramentalne zdanie: z prochu jesteś, w proch się obrócisz. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę somatyczną, no to tak to wygląda. Natomiast Bóg tchnął w nozdrza jego dech życia, czytamy, i dopiero wtedy w połączeniu z tym dechem życia, o którym za chwilę jeszcze powiemy, i tą materią powstał człowiek. Po staremu byśmy powiedzieli dusza żyjąca, jako suma tej właśnie całości. Wymienione są tu podstawowe elementy, na które składa się człowiek, a więc ciało, proch ziemi plus tchnienie życia, czyli energia ożywcza, która powoduje, że my pracujemy, że serce nasze pracuje. Jeśli ktoś nie musi nosić rozrusznika, no w większości tak jest, to ta energia, która porusza to serce, potrafi średniej wielkości jezioro przepompować krwi przez całe życie człowieka, powiedzmy 80 lat. Średniej wielkości jezioro krwi. Co powoduje, że to serce właśnie pracuje? A więc coś, w co wyposażył właśnie Bóg człowieka. Energia ożywcza, tchnienie życia. No i człowiek oczywiście wtedy funkcjonuje. Żaden z tych elementów nie może istnieć niezależnie od siebie. Czytamy dalej w tekście z Biblii: wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Czyli Bóg jest dawcą energii. Fizycy mówią, że energia nie ginie, prawda? Wyposażył człowieka w tą energię i dzięki temu on funkcjonuje. Takie banalne przykłady, które mogą to zilustrować. Gdy spojrzymy na skrzynkę. Skrzynka składa się z dwóch elementów, tak? Z drewna i z gwoździ, które łączą te poszczególne elementy. Gdybyśmy wyjęli gwoździe, to co będzie ze skrzynką? No, rozpadnie się, rozsypie się, tak? Czyli połączenie tych desek plus gwoździe nazywamy skrzynką. Ale ona nie może istnieć bez gwoździ. Nie można desek nazwać skrzynką, jeżeli ona nie jest zszyta tymi gwoździami. Tak samo gwoździ nie możemy nazwać skrzynką, jeżeli nie służą one właśnie połączeniu razem z drewnem. Więc to daje nam skrzynkę. Popatrzmy na żarówkę. Żarówka sama w sobie nie miałaby żadnej wartości, gdyby i nie spełniałaby swojej funkcji, gdybyśmy jej nie podłączyli do prądu, zwyczajnie. A więc mamy energię, mamy prąd, mamy ten genialnie skonstruowany układ w postaci żarówki, no i to całość daje nam dopiero coś, co przynosi pożytek. Czym jest dech życia, czyli właśnie ta energia? Dech życia jest iskrą życia, siłą witalną, która uzdalnia człowieka do działania. W Starym Testamencie używa się dwóch słów na określenie ducha albo tchnienia: neszmach albo ruach. Słowo neszmach występuje 21 razy w Starym Testamencie i oznacza fizyczny akt oddychania, najczęściej sam oddech, prawda? Typowy przykład użycia tego słowa znajdujemy w Księdze Rodzaju. Wszelkie ciało poruszające się po ziemi, ptactwo, bydło i wszelkie płazy i wszyscy ludzie, wszystko co miało w nozdrzach, tch,
tchnienie życia. Pod względem biologicznym, drodzy Państwo, nie umniejszając nam, ludziom, my się nie różnimy od naszych młodszych braci, czyli zwierząt, tak? Bo one też mają ciało i też mają tę energię, dzięki której funkcjonują. Podobnie jak człowiek. Zresztą, no, człowiek akurat nazwany jest koroną stworzenia przez pewne przymioty i cechy, które otrzymał od Boga. Ale w sensie biologicznym jest podobnie. Zresztą za chwilę jeszcze o tym przeczytamy. Tak, jeśli owo tchnienie wracałoby do Boga jako świadoma istota, czyli ktoś mówi, no tak, umiera, ale duch wraca do Boga, czy ktoś jeszcze mówi, że dusza wraca do Boga, no to popatrzmy, jeżeli owo tchnienie wracałoby do Boga jako świadoma istota, która może istnieć niezależnie, znaczyłoby to, że do nieba idą ludzie i zwierzęta, że nie ma też podziału na sprawiedliwych i grzesznych. No bo jeżeli mówimy, że tchnienie wraca, czy duch wraca do Boga, no to i jest to jakby istota samodzielna, no to znaczy, że tchnienie zwierząt, tchnienie ludzkie, wszyscy idą do nieba. No i w tym podziale na dobrych ludzi i złych okazałoby się, że wszyscy wraz z tym tchnieniem idą właśnie do nieba. Nigdzie w Starym Testamencie słowo neszmach nie oznacza nieśmiertelnej istoty. Ruach pojawia się w Starym Testamencie 377 razy. Tłumaczone jest w podobny sposób, jako duch, wiatr, oddech. Posiada identyczne znaczenie jak neszmach, czyli jest to duch, znaczy duch jako wiatr, jako oddech. W Nowym Testamencie odpowiednikiem hebrajskiego ruach, to co wyżej czytaliśmy, tak, odpowiednikiem tego jest greckie słowo pneuma. Tutaj przypominam, że grecki jakby obowiązuje w Nowym Testamencie. Idźmy dalej. Apostoł Paweł, który był chrześcijaninem, wcześniej był też Żydem, Pismo Święte mówi o nim jako jednym z apostołów, naśladowców Chrystusa, on mówi takie zdanie. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Jedyny, który ma nieśmiertelność. Bo musimy wiedzieć, drodzy Państwo, że nawet aniołowie są śmiertelni. Oni są nieśmiertelni tylko wtedy, kiedy Bóg chce podtrzymywać ich życie. Bo na przykład o Lucyferze, czy późniejszym szatanie i jego aniołach jest powiedziane, że na końcu historii świata oni zostaną pozbawieni życia, nie będą żyli wiecznie. To jeżeli te istoty duchowe właśnie jak aniołowie podlegają śmierci, to tym bardziej my jako ludzie podlegamy także śmierci. Jedyny, który, mówi apostoł Paweł, który ma w sobie nieśmiertelność, jest właśnie Pan Bóg. Skąd zatem zaczerpnięto ideę, że dusza oddziela się od ciała w momencie śmierci? Troszeczkę historii. Rozwinięte zostało to pojęcie w postaci, jak to się określa, tak zwanego dualizmu przez greckich filozofów, takich jak Platon, który zmarł w 350 roku przed naszą erą, jak Arystoteles, który zmarł około 320 roku, Pitagoras, też przed naszą erą, jak również Pitagoras, 495 rok. Później ta idea dualizmu przeniknęła do chrześcijaństwa i szczególną rolę w przeniesieniu jakby tych pojęć i tych wyobrażeń był Tomasz Zakwinu, który no, zmarł już ponad 1000 lat później, czyli w roku 1274. Czyli inaczej mówiąc, ktoś przeniósł pewne
pojęcia, pewne wyobrażenia, pewne wierzenia z czysto pogańskich religii do chrześcijaństwa. I niektórzy z tak zwanych wczesnochrześcijańskich przywódców Kościoła, którzy studiowali w uczelniach helenistycznych, przyjęli naukę o nieśmiertelności duszy pod wpływem tamtych filozofów, tak jak Platona, Arystotelesa, wywodząc to z tego greckiego kręgu kulturowego. Drodzy Państwo, gdy mówimy o Platonie, o jego dualizmie, tak bardzo ogólnie mówiąc na ten temat, Platon uważał, że są rzeczy wieczne i rzeczy, które ulegają degradacji, zepsuciu, zniszczeniu. I tak na przykład, gdybyśmy wzięli zwyczajne krzesło, to Platon nam by być może dzisiaj powiedział tak. Widzicie to krzesło? To krzesło ulegnie z czasem zniszczeniu. Nawet gdyby go nikt nie używał, czas zrobi swoje i ono się rozsypie po prostu. I to jest akurat obiektywna prawda. Ale on mówi tak, ale jest takie krzesło idealne, gdzieś we wszechświecie, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. I ono jest. Jest w naszych wyobrażeniach, w rzeczywistości. Natomiast jakby odbiciem tamtej rzeczywistości jest ta rzeczywistość doczesna, która się rozsypuje. I on przeniósł to także na życie człowieka i mówi, popatrz, ty żyjesz, ale ty się rozsypiesz. To ciało nie ma wielkiego znaczenia, bo ulegnie degradacji, zniszczeniu, w proch i tak dalej. Ale jesteś ty taki sam, który istniejesz we wszechświecie. I wtedy twoja materia jest doskonała. I ty nigdy nie ulegniesz śmierci. Ty będziesz zawsze tam wiecznie egzystował. Podoba się Państwu taka teoria? Mnie się podoba trochę, dlatego że ona w jakiś sposób niesie pocieszenie ludziom, tak, że to fajnie, to tu mi się skończy, ale przechodzę tam, istnieje na zawsze. No dobrze, ale to nie jest nauka chrześcijańska w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nauka apostołów i nauka przede wszystkim samego Pana Jezusa. Jeden z tych ojców Kościoła, Tertulian, żyjący na przestrzeni lat 150-230 już naszej ery, doszedł do takiego wniosku, że skoro dusza jest nieśmiertelna, i teraz proszę uważać, to i kara dla złych dusz musi być także wieczna. No bo skoro dusza nigdy nie umiera, a otrzymała karę, no to musi w tej karze funkcjonować przez wieczność, tak jak sama egzystuje. I tak w pewnym uproszczeniu mówiąc, powstała koncepcja piekła, czyśćca, który trzeba powiedzieć w poważny sposób narusza autorytet samego Pana Boga, deformuje jego wyobrażenie. Pamiętam, jak rozmawiałem z pewnym panem ateistą, on mnie logicznie zapytał. Mówi, proszę pana, o jakim Pan Bogu mówi? Chce mi pan powiedzieć o Panu Bogu, który skazuje jakiegoś człowieka na przykład za kradzież, nawet notoryczną kradzież. Skazuje go na wieczne męki. Tak? I teraz Pan mi chce powiedzieć, że rodzina tego skazanego przez Boga, który to skazany znajduje się, powiedzmy, w piekle, ta rodzina jest w niebie, bo byli akurat dobrymi ludźmi i dusze są w niebie. I teraz oni wiedzą, że ich syn na przykład znajduje się w tym piekle i będzie tam przez całą wieczność się męczył. To wie pan co? To ja bym na miejscu tych rodziców, mówi mi tak ateista ten,
Mówi, poszedł do Pana Boga i powiedział, Panie Boże, czy to jest humanitarne? To jeżeli on zasłużył, to niech się tam pomęczy rok, dwa, no 10, 20 lat, 30 lat, ale nie wieczność, błagam. Przecież to jest nieludzkie. I on do mnie mówi, i Pan chce mi o takim Panu Bogu opowiedzieć, że ktoś przez całą wieczność będzie cierpiał, dlatego że za życia zrobił coś złego, niekoniecznie nawet zabił. A nawet gdyby zabił kogoś, gdyby dzisiaj odkryto, że Hitler żyje, choć ponoć nie żyje, ale załóżmy, no i złapaliby go ludzie, tak? I pewnie gdyby była taka możliwość, oddaliby w ręce tych, którzy stracili najbliższych właśnie w Auschwitz. To czy ci ludzie, nie wierzę w to, zlinczowaliby go? Czy ci ludzie powiedzieli, skazujemy go na wieczne męki? Być może powiedzieli, ukarajcie go sądem, już symbolicznie, prawda? Niech poczuje tę winę, chociażby symboliczną, ale już go nie męczmy. Ale ktoś mówi, nie, tak nie. Będziemy go pasami dali skórę z niego, na przykład. Niech cierpi, niech się męczy, niech krzyczy. Ma na sumieniu tyle istnień ludzkich. No ktoś by drugi powiedział, nie róbmy tego. Odpłacamy jakby czymś podobnym, nie róbmy tego. Tak reagują wrażliwi ludzie. Tak pewnie my byśmy zareagowali. A Pan Bóg, który Biblia mówi jest miłością, skazuje ludzi na wieczne męki, ale Tertulian tak właśnie to wykombinował i przeniósł to do chrześcijaństwa. Dlaczego tak łatwo było tego dokonać? Dlatego, że dzisiaj, drodzy Państwo, gdybyście chcieli o tym wszystkim się dowiedzieć, możecie przeczytać w książkach. Absolutnie, możecie wszystko to sprawdzić. Mało tego, jeżeli byście chcieli dowiedzieć się z Biblii, to możecie przeczytać to. Dzisiaj Biblia, to nie było tak jak w tamtych czasach, gdyby Biblia była zakazana. Nie wolno było jej czytać, nie wolno było się prawdy dowiedzieć. W związku z tym ludzie po prostu nie wiedzieli. Była tak zwana Biblia Pauperum, czyli obrazy, dzięki którym poznawali pewne historie biblijne. Ale nikt nie mógł tego sprawdzić, nikt nie mógł tego doczytać. Dzisiaj Biblię możemy kupić nawet w spożywczym sklepie i możemy to wszystko jako inteligentni ludzie sprawdzić. Ale w tamtych czasach nie. I gdy postraszono ludzi piekłem i karami boskimi, to wszyscy ściskali czapki w ręku i bali się, ponieważ wielcy ludzie, wielkie autorytety mówiły, więc wiedziały, co mówiły. Dlatego przeszło to do jakby doktryny powszechnie uważanej za słuszną. Co dzieje się z ludźmi, którzy umierają? Popatrzmy. Wszyscy obawiają się śmierci. Zostaliśmy przecież stworzeni nie po to, żeby umierać, ale żeby żyć. Najmniejszy robaczek ucieka przed śmiercią, przed rozdeptaniem przez człowieka. Pismo Święte objawia nam pewną drogę ratunku dla człowieka przed tak zwaną śmiercią wieczną. I Biblia jednocześnie mówi, jaki jest stan człowieka, gdy on umiera. A więc przyglądnijmy się temu. Pismo Święte, Nowy Testament. Stary Testament, tak, tam jest pomyłka. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. Zwróćcie Państwo uwagę. Wiedzą bowiem żywi, no to wiemy, że musimy umrzeć, tak? Lecz umarli nic nie wiedzą i nie ma dla nich już żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno miłość, nienawiść, a także gorliwość dawno minęły i już nigdy nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. A więc one
ci umarli nie uczestniczą w życiu doczesnym. Czy gdyby jakaś dusza miała się poprawić tam właśnie, nie wiem, na przykład w czyśćcu, gdyby miała się poprawić, to znaczy, że zachodzą pewne procesy intelektualne, tak? Czyli ona rozumie, że coś źle zrobiła, że teraz powinna dobrze czynić, pokutuje i tak dalej. No to ktoś by mógł zabawnie powiedzieć, to znaczy co, jeżeli ja tu nie zdałem matury czy studiów, to ja mogę se dokończyć po śmierci też, tak? Znaczy, że mogę intelektualnie dalej pracować, pisać książki i tak dalej, bo jeżeli dusza rzeczywiście ma te procesy i także emocje, no to normalnie żyje tam właśnie w zaświatach. Podczas gdy Biblia mówi, że nie ma, umarli nic nie wiedzą. Idźmy dalej. Biblia określa stan śmierci jako sen. I to jest kapitalne określenie. Za chwilę dokończymy ten tekst, ale chciałbym nawiązać do snu. Drodzy Państwo, kiedy kładziemy się spać wieczorem, to mamy świadomość, że rano się obudzimy. Zasypiamy, niektórzy bardzo szybko zasypiają, i budzą się i mówią, to już rano, o szkoda, jeszcze bym pospał, ale minęło, nie wiem, 7-8 godzin. Tyle rzeczy się na tym świecie wydarzyło, a ja cały czas byłem jakby w niebycie, jakbym nie istniał, ale spałem, oddychałem, natomiast nie brałem udziału aktywnego w życiu. Sen, a więc zasypiamy i budzimy się. I teraz jest ciekawa rzecz, że Pan Bóg nazywa śmierć dosłowną snem. Rozwińmy tę myśl. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. To mówi apostoł Paweł. No bo ludzie się zastanawiali, co z tą śmiercią, co z nimi się dzieje, z tymi ludźmi, którzy pomarli. I dalej, tak, tutaj musimy przeskoczyć. Dobrze, wrócimy jeszcze do tego tekstu kontynuacji na innym slajdzie dalej, ale na tym etapie zatrzymujemy się na pojęciu słowa sen, czyli właśnie zasnęli. Podobnie Chrystus określa stan, w jakim znajdował się Łazarz. Znamy tę historię, kiedy Pan Jezus bywał u Łazarza, u jego dwóch sióstr, dobrze się czuł, często przychodził i tak się stało, że w pewnym momencie zmarł Łazarz. I teraz jak Jezus się wypowiada na temat śmierci Łazarza? Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę go zbudzić ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, czyli rzeczywistej śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie, bo oni tego jeszcze nie rozumieli. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Ale drodzy Państwo, dlaczego Bóg nazwał snem ten stan po śmierci? Dlatego, że On nie jest zainteresowany tym, abyś ty i ja, którzy kochamy Jezusa Chrystusa, zostali na zawsze w grobie. I on użył tego porównania, że tak jak złożeni zostaliśmy do grobu, czy ktoś, kto umarł oczywiście do grobu, tak on jakby zasnął na pewien czas. Ale to Jezus mówi, nie ja, jako Mirosław Karauda. Jezus mówi, że On się obudzi ze snu. I to jest ta wielka obietnica właśnie, którą Jezus pozostawił. Ten sen śmierci będzie trwał aż do przebudzenia. Człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie i nie ocuci się, i nie obudzi się ze swojego snu, mówi Księga Joba. Czyli podkreśla to, że ludzie, którzy umarli, oni się obudzą, że przyjdzie taki czas, że oni wstaną z grobu, obudzą się. To przebudzenie nastąpi w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I tu apostoł Paweł właśnie mówi,
To wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli apostoł Paweł powołuje się na słowa Pana. On tego nie wymyślił jako uczony, tylko powołuje się na słowa Jezusa Chrystusa. I mówi tak, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. On tutaj tłumaczy pewne momenty, które będą towarzyszyły powrotowi Jezusa Chrystusa. Tu jedno słowo odnośnie powrotu Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, chcę się odwołać do naszej ewangelicznej wiedzy. Kiedy Pan Jezus żegnał się z uczniami, to co do nich powiedział? Że ja do was powrócę. Ja przyjdę jeszcze raz na tę ziemię. Apostoł Paweł był tak przekonany o tym przyjściu, że myślał, że to nawet za jego życia się może stanie. Ale zrozumiał, że musi jakiś czas minąć, ale wszyscy apostołowie, oni wszyscy o tym pisali, w to wierzyli. Jezus powróci jeszcze raz na tę ziemię. On przyszedł raz jako dziecię, narodził się, pokazał nam jak żyć, oddał za nas swoje życie i dokonawszy tego wszystkiego odszedł do nieba, ale powróci. To nawet w credo katolickim czytamy, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, tak? Stamtąd przyjdzie, a więc przyjdzie. I na to powołuje się właśnie apostoł Paweł, że Jezus powróci, ponieważ sam obiecał. Gdzie znajdują się umarli? Co Biblia na ten temat mówi? Śpią w prochu ziemi. W jakim stanie znajdują się umarli? Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. A więc umieramy. Starsi ludzie mogą powiedzieć, jak to szybko zleciało to życie. Jak szybciutko, nie tak dawno jeszcze byłam dzieckiem, dziewczynką, chłopcem, a już tak szybko, jak trawa, która zakwita, a potem oczywiście więdnie i usycha. Gdy wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Gdy wraca do prochu swego. Tyle mówi Biblia na ten temat. Wszystko inne jest oczywiście z pewną spekulacją. Czy po śmierci człowieka jest jakaś świadomość istnienia Boga i kontaktu z Nim? Dawid napisał, był mężem Bożym, był naśladowcą Boga, więc napisał tak, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją, bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych któż Cię wysławiać będzie? A więc jeżeli mamy jakiekolwiek wyobrażenie o życiu po śmierci, czy jesteśmy w tym miejscu, czy w innym miejscu, to Dawid mówi, że jeżeli ktoś idzie do krainy umarłych, tam nie będzie Cię wysławiał. Po prostu tam jest sen, tam jest śmierć, jak powiedział Jezus Chrystus. Tam nie ma egzystencji, nie ma życia. To jest wyobraźnia krajów oczywiście pogańskich, które przekazały pewną filozofię, która została adoptowana na potrzeby chrześcijaństwa. Na co natknie się twoja ręka, abyś to robił, to zrób. Według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. To, co już wcześniej żeśmy cytowali. Kilka słów na temat koncepcji piekła. Czy to jest biblijna koncepcja? Jak rozumieć teksty, w których pojawia się rzeczywiście słowo piekła, piekło właśnie w Biblii? Otóż słowo to w języku hebrajskim, czyli znowu, tak jak w Starym Testamencie, brzmi Szeol, zaś w greckim najczęściej Hades.
Oba oznaczają co? Krainę umarłych lub grób. Czyli tam, gdzie ludzie, o czym Dawid przed chwilą mówił, do krainy umarłych. Najczęściej chodzi właśnie o grób. Na przykład, wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali. Również śmierć i piekło, czyli Hades, grób, wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Jest to nawiązanie do sądu Bożego, gdzie właśnie umarli wstają z grobów, bo Pismo Święte mówi o zmartwychwstaniu, tak jak czytaliśmy wcześniej. No i tu jest powiedziane i śmierć, i piekło wydały umarłych. No, śmierć nie jest miejscem, tylko jest pewnym stanem. Więc w taki przenośny sposób właśnie czytamy w Księdze Apokalipsy, że z tego stanu i z tego grobu wyjdą ludzie, którzy zostaną osądzeni. Kolejne pojęcie na grób to greckie słowo tłumaczone jako piekło. Pochodzi od Doliny Hinnoma, w której spalano ofiary demonom. Dolina ta symbolizuje jezioro ognia, które zniszczy wszystko, co znalazło się pod wpływem demonów. Spłoną w nim niezbawieni ludzie. I faktycznie o tym mówi Pan Jezus, że kiedy odbędzie się sąd nad tym światem, to ludzie, którzy odrzucili niejako Boga, którzy nie chcieli jakby przyjąć nauki Bożej, ci ludzie i wszyscy ci źli tak zwani ludzie zostaną pozbawieni życia raz na zawsze, spłoną w ogniu, jak apostołowie też opisują w ogniu, który całkowicie niszczy. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła, czyli do Gehenny. Jezus zapowiedział to wyraźnie w przypowieści o konkolu, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie, jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Więc Pan Jezus odwoływał się tutaj do pewnych analogii z życia codziennego, ale jakby puentą tego wszystkiego jest to, że tak jak plewy zostaną spalone gdzieś tam na ściernisku, tak również ludzie, którzy na zawsze pozbawieni będą życia. Innym terminem przetłumaczonym na piekło jest Tartaros. Występuje tylko raz w Nowym Testamencie, oznacza aktualne miejsce pobytu szatana i jego zastępów. Pogląd ten reprezentuje apostoł Piotr, mówiąc, albowiem Bóg nie przepuścił także i upadłym aniołom, lecz strącił ich do piekła, czyli do Tartaros, wydał na postawę ciemności, na pastwę ciemnością czeluści, gdzie na sąd czekają. Więc to nie jest to piekło, to nie jest już kara, tylko to jest miejsce Tartaros, gdzie ci aniołowie dopiero czekają, czyli szatan z upadłymi aniołami. Oni czekają na ten sąd. Więc tutaj jest powiedziane, że jest to takie miejsce, które Bóg przeznaczył, w którym oni właśnie przebywają. Tartaros nie może oznaczać miejsca wiecznej kary, ponieważ szatan i upadli aniołowie oczekują w Tartaros, a nie są tam karani w tym miejscu. I tutaj mamy powtórzenie właśnie tej myśli w Księdze Judy. Pismo Święte mówi, że zmarli są w swoich grobach i usłyszą głos Chrystusa w swoich grobach, nie zaś w niebie czy piekle. Proszę zwrócić uwagę, odwołam się tutaj do tego stwierdzenia z Credo. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. To teraz zachodzi logiczne pytanie, że stamtąd On przyjdzie i dopiero odbędzie się sąd. No ale niektórzy twierdzą, że zaraz po śmierci jest sąd, bo jedni idą tu, drudzy tam, trzeci jeszcze w trzecie miejsce. Więc po co przyjdzie kiedyś Pan Bóg, żeby sądzić, skoro już jest zdecydowane, kto gdzie ma pozostać na wieczność?
No więc Jezus mówi, nie, ja dopiero przyjdę na ziemię i ja dopiero ocenię, kto będzie w niebie, a kto poniesie śmierć na wieki. Biblia uczy, że nagrodę ludzie otrzymają właśnie w momencie powtórnego przyjścia Jezusa. Popatrzmy na niektóre jeszcze teksty. Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca z aniołami swymi, wtedy, jak w Ewangelii Mateusza jest napisane, wtedy da zapłatę każdemu według co kto czynił. No zaraz, a ktoś powie, no tak, ale ja słyszałem, że źli no to są już ukarani, że część tych dusz to jest w miejscu, którym przebywają i dla nich jeszcze tam jakaś łaska jest. No a ci, którzy byli dobrzy, to już są w niebie. To dlaczego Jezus mówił właśnie w ten sposób? Czyli widzicie Państwo, że zderzamy się z pewnymi pojęciami, które powstały na przestrzeni wieków, z tym, co autentycznie, o czym mówił Pan Jezus i apostołowie. Bóg jest także sędzią. Oto przyjdę wkrótce, zapłata moja ze mną, aby oddać każdemu według uczynków. No i czy mamy takie przykłady w przeszłości? No mamy chociażby Sodomę i Gomorę, gdzie Pan spuścił na deszcz siarki, ognia z nieba. A więc już Pan Bóg posługiwał się tego typu karą właśnie wobec ludzi, no ludzi kompletnie zdemoralizowanych, ludzi, którzy odrzucili wszelkie wartości moralne i tak dalej. W ręku jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Dokładnie to tłumaczenie nieugaszonym, gdy zbadamy cały kontekst, chodzi konkretnie o skuteczność, czyli nie ugaśnie, aż całkowicie nie spali, nie dopełni właśnie swojego celu. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drodzy Państwo, tutaj akurat wspominamy w kontekście tego tematu o karze, o sądzie. Natomiast gdy podchodzimy jakby do całego kontekstu Pisma Świętego, to dowiadujemy się przede wszystkim jednej rzeczy, że Bóg jest miłością. No ktoś powie, no dobrze, ale a na co wskazują te fakty? Wskazują na to, że dobro i zło nie mogą wiecznie obok siebie istnieć. Dlatego, że zawsze, gdybyśmy dopuścili, że szatan miałby wiecznie żyć i dopuścili, że ludzie mają wiecznie żyć i w swojej złości, w swoich złych, niecnych planach, to nawet ludzie nieraz mówią, Boże, czy Ty widzisz to, co się dzieje i nie reagujesz? Gdy popatrzymy na niektóre sytuacje, które znacie z życia, w niektórych rodzinach, w domach, w małżeństwach, to sami być może nieraz mówiliście, Panie Boże, osądź to wszystko, niech wreszcie to się skończy. Jak zachowywali się ludzie, którzy znajdowali się tu w Oświęcimiu, prawda, w Auschwitz, w obozie? Ilu z nich krzyczało do Boga, dlaczego, dlaczego? Więc Pan Bóg nie może pozwolić na to, żeby ten świat tak był, istniał zdegenerowany, jaki jest. Ale ci, którzy nie chcą złego, nie chcą wojen, nie chcą krzywdy nikogo, to Pismo Święte mówi, że takich ludzi Bóg obdarza łaską, czy obdarzy łaską życia wiecznego. Ale ci, którzy nie są tym zainteresowani, to mają tylko tak zwane życie doczesne. I o tym Pan Jezus mówił właśnie
w różnych miejscach, kiedy przebywał na tej ziemi. W Starym Testamencie spotykamy się z faktem kontaktowania się, właśnie uchylania się od nakazów Bożych w kontaktach z rzekomymi umarłymi. Dlatego chciałem przywołać słowa, które już cytowałem na drugim wykładzie. Gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów, czarowników, którzy szepczą, mruczą, powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy prawa i objawienia, jeśli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Czyli tutaj prorok, mąż Boży, Izajasz, mówi o tym, że ludzie będą różnego rodzaju czynić zabiegi, żeby nawiązać kontakt z tą sferą duchową istniejącą. Tak jak powiedzieliśmy, to szatan jest tym, wraz ze swoimi aniołami, z którym można kontakt nawiązać. To nie są nasi bliscy. To jest dokładnie on, o czym mówi Jezus. I tutaj właśnie Izajasz mówi, że Bóg nie życzy sobie, żebyśmy takie praktyki stosowali. Dlatego, że one są groźne dla nas. I mówi, czy jeśli masz pytania, czy masz problemy, czy nie powinieneś udać się do Boga z tymi problemami, a nie szukać gdzieś takich nadnaturalnych zjawisk. I tu jest jeszcze bardzo ważny dodatek. Jeśli tak nie powiedzą ci wszyscy wywoływacze duchów, jeżeli ich postępowanie nie jest zgodne z prawem, z Bożym objawieniem, to tu jest tak poetycko ujęte, nie zabłyśnie jutrzenka, czyli Bóg nie da swojej akceptacji właśnie dla tych ludzi. Natomiast rzeczywistość jest taka, że jeżeli gdzieś na jakimś domu pojawiają się w jakiś sposób naturalne wizerunki, proszę tutaj zobaczyć na murze, postać, która być może przypomina jakoby Pana Jezusa. Zobaczmy reakcję ludzi. Czy Pan Bóg, czy Jemu zależy na tym, żeby się na murach gdzieś tam objawiać? Czy to są zacieki? Cokolwiek jest to wpływ atmosfery. Natomiast to, do czego On nas zachęca, to do żywego kontaktu z Nim, do modlitwy z Nim. Dlatego, że pod tym wszystkim kryje się niebezpieczeństwo. Dziwię się, powoli zmierzamy do końca, dziwię się, że od tego, który powołał was za łaską Chrystusa, odchodzicie tak szybko ku innej Ewangelii, mówi apostoł Paweł. Tymczasem nie ma innej Ewangelii. Ewangelia, o czym warto wiedzieć, to jest radosna nowina, którą treść wypełnia postać Jezusa Chrystusa. A więc nie ma innej Ewangelii. Są tylko ludzie, którzy siejąc wśród was zamęt, chcieliby odmienić Ewangelię Chrystusa. I jeśli znalazłby się ktoś, mniejsza o to, kto to by był, my sami, czy jakiś anioł z nieba, kto głosiłby inną Ewangelię niż ta, którą myśmy wam głosili, niech będzie co? Przeklęty niech będzie. Czyli apostoł Paweł poddaje się pewnej weryfikacji i mówi, jeżeli jest ktoś, kto przyjdzie i wam będzie opowiadał jakieś historie, to niech będzie przeklęty, a nawet gdyby to był anioł z nieba, to nie wierzcie jemu. Już powiedzieliśmy, teraz jeszcze powtarzamy, niech będzie przeklęty każdy, kto by wam głosił Ewangelię inną niż ta, którą otrzymaliście, a otrzymali ją w pierwszym wieku, pierwsi chrześcijanie. I tak naprawdę powinniśmy być lojalni wobec nauki, którą pozostawił Jezus i apostołowie. Jeszcze kilka słów. Już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Ponieważ miał być uśmiercony przez Rzymian, więc mówi tak, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, ale teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, czyli wieniec zwycięstwa. I proszę zwrócić uwagę, jak on to lokuje. I mówi tak, który mi w owym dniu
da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A więc apostoł Paweł odwołuje się i mówi, ja teraz muszę odejść z tej ziemi. Ale to nie oznacza, że ja idę za chwilę do nieba. Był dobrym człowiekiem, był apostołem, wiele rzeczy zrobił pięknych na tej ziemi. Ale on mówi, ja tę nagrodę kiedyś otrzymam tak jak i inni, którzy umiłowali przyjście Jezusa. Ja razem z nimi, ja otrzymam tę kiedyś nagrodę w owym dniu, kiedy Pan Jezus powróci na tę ziemię. On nie miał świadomości takiej ani wiary, że to nastąpi zaraz po śmierci. I mówi tak, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani, będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. No i cały szereg jeszcze innych fragmentów, które potwierdzają właśnie tę nadzieję. W domu Ojca mojego jest wiele mieszkań, powiedział Jezus, spotykając się 2000 lat temu z ludźmi. Myślę, żeby powtórzył to samo dzisiaj, gdyby siedział na wykładzie. Raczej on by prowadził wykład, może tak, umówmy się. Powiedziałbym wam, gdyby było inaczej. A ja przecież idę, żeby przygotować wam miejsce. Proszę zwrócić uwagę tutaj na jego słowa. Powiedziałbym był wam, gdyby było inaczej. Ale jest jak? Kiedy zaś odejdę i przygotuję wam już miejsce, przyjdę ponownie, czyli raz był i mówi, przyjdę ponownie i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Ubierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Drodzy Państwo, rozumiem, że dla niektórych może być to zderzenie po raz pierwszy z takim komentarzem, z takimi tekstami biblijnymi. I powiem zupełnie uczciwie, nie trzeba mi wierzyć, nie należy mi wierzyć, ale należy wierzyć Biblii, należy wierzyć Jezusowi, należy wierzyć apostołom. I oczywiście w pewnym momencie być może powstało jakieś zamieszanie w głowie. Jak to? Przecież tyle lat ja wierzyłem w różne koncepcje, które odziedziczyłem jakby po rodzicach. Ale drodzy Państwo, rodziców trzeba kochać. Natomiast w sprawach wiary, zbawienia, autorytetem, nawet przy całym szacunku dla rodziców, nigdy oni nie mogą być autorytetem. Mogą nas wychować, mogą nam wiele dać i dają nam swoje serce. Ale Biblia mówi, sam Jezus powiedział, że w sprawach wiary będzie tak, że będzie nawet niektóre rodziny będą podzielone. Że tutaj jedynym autorytetem jest Pan Bóg, bo to leży w Jego kompetencji. To On wyznaczył, co dzieje się z nami. To On wytłumaczył, na czym polega życie i na czym polega śmierć. Jak objawienie świętego Jana mówi, to ja mam klucze życia i śmierci. Nie rodzice, nie dziadkowie, nie dziadowie i pradziadowie, ale to Jezus trzyma, to Bóg trzyma klucze życia i śmierci. Jest tylko jedna rzecz. Trzeba to sprawdzić, trzeba to przeczytać. Trzeba się o tym dowiedzieć, a jeśli się dowiemy, wtedy możemy zdecydować. Tak więc dziękuję za dzisiejszy wieczór i rozumiem, że mamy nad czym myśleć. Dobranoc Państwu.